Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, trwają przygotowania do ważnych posiedzeń Rady do Spraw Ogólnych, Rady do Spraw Zagranicznych, a także grudniowej Rady Europejskiej. Te wszystkie spotkania grudniowe tradycyjnie będą podsumowywać rok w najważniejszych kwestiach, tych najważniejszych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską. Pierwotny plan, aby podczas posiedzenia Rady Ogólnej, a następnie podczas posiedzenia grudniowej Rady Europejskiej podjąć decyzję o zwołaniu konwentu, o tym, żeby powołać instytucję, która będzie procedowała zmiany traktatowe. Plan, który był przygotowany przez autorów propozycji radykalnych zmian traktatowych, zmian, które są zagrożeniem dla polskiej państwowości, bo miałyby przesunąć cały szereg ważnych kompetencji w strategicznych obszarach funkcjonowania państwa na poziom unijny, w tak ważnych obszarach jak obronność, jak kwestie dotyczące granicy, jak kwestie dotyczące miksu energetycznego, jak sprawy dotyczące edukacji czy zdrowia, sprawy dotyczące fundamentalnych narzędzi, którymi dysponują władze państwowe, żeby chronić swoich obywateli w czasach kryzysu, żeby zapewniać im bezpieczeństwo, miałyby zostać przekazane na poziom europejski. Jak państwo wiecie, te zmiany zostały przyjęte w Parlamencie Europejskim niewielką większością głosów. My następnie przystąpiliśmy do szeregu działań na różnych poziomach, żeby uświadomić naszym partnerom wagę i zagrożenia płynące z proponowanych właśnie zmian. I w związku z tymi działaniami, które prowadziliśmy i które cały czas kontynuujemy, ja osobiście odwiedziłem 7 stolic europejskich, planuję wizyty między innymi jutro w kolejnych stolicach. Plan moich wizyt uzupełniał pan minister Paweł Jabłoński, za chwilę dwa słowa o tym powie. Pan minister Mularczyk spotykał się tutaj z korpusem dyplomatycznym na miejscu. Te działania były nakierowane na to, żeby nasi partnerzy z jednej strony poznali nasze argumenty związane właśnie z zagrożeniami płynącymi z proponowanych zmian, z drugiej strony, żeby ten głos dążący do tego, żeby tym zmianom się przeciwstawić, był szerszy, był głosem grupy państw, nie tylko głosem Polski. I te działania w połączeniu z tym, że Parlament Europejski przyjął tę propozycję niewielką większością, skłoniły autorów tych propozycji do tego, żeby zmienić swój plan. Żeby tych zmian nie procedować szybko, już na Radzie do Spraw Ogólnych, już na najbliższej Radzie Europejskiej, tylko żeby procedować je w ciszy. Obecnie proponuje się, żeby te zmiany zostały przyjęte przez Radę do Spraw Środowiska. Uwaga, to bardzo ciekawy pomysł, można powiedzieć, oryginalny, żeby zmiany obejmujące szerokie spektrum zmian traktatowych Rada do Spraw Środowiska przekazała na poziom Rady Europejskiej. Ta Rada do Spraw Środowiska ma odbyć się 18 grudnia, a więc już po posiedzeniu Rady Europejskiej. Z celem takim, żeby to Rada Europejska wiosenna zajęła się właśnie tematem zmian traktatowych, ale jednocześnie w ramach przygotowań do Rady Europejskiej widzimy już w przygotowywanych dokumentach, że jest chęć zapisania w tych dokumentach Rady Europejskiej tego, że decyzje w sprawie rozszerzenia muszą być ściśle związane z reformą traktatową. A szczegóły tej reformy traktatowej mają być, zgodnie z tymi proponowanymi zapisami, omówione na wiosennej Radzie Europejskiej. Co to oznacza? Czy to oznacza, że ten plan został powstrzymany? Nie. Ten plan został spowolniony. Plan tego, żeby forsować te zmiany traktatowe. Można powiedzieć, że autorzy zreorganizowali się. Ich pomysł jest dzisiaj nieco inny, żeby procedować te zmiany w ciszy i wolniej, ale procedować je w taki sposób, żeby wiosną Rada Europejska podjęła decyzję o zwołaniu konwentu obradującego nad zmianami traktatowymi, a następnie nad konferencji międzyrządowej. Dlatego tak ważne jest, żeby presja w tej sprawie była kontynuowana. I ta presja musi być kontynuowana zarówno na forach międzynarodowych, i to czyniliśmy w ostatnich dniach i będziemy czynić, ale ta presja winna również wynikać z głosu polskiego parlamentu. Nie wyobrażam sobie, żeby ministrowie, którzy w tej chwili prowadzą cały szereg działań dyplomatycznych,
nie mieli za sobą głosu polskiego parlamentu w tak ważnej sprawie, w sytuacji, w której jest projekt uchwały zaproponowany i za chwilę o tym projekcie uchwały, o innych elementach podejmowanych przez nas działań powiedzą moi koledzy ministrowie oraz pan minister Martin Przydacz, mój kolega z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z przeszłości, dzisiaj członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Na początek może pan minister Jabłoński. Szanowni Państwo, rzeczywiście jest tak, że dzisiaj próbuje się wytworzyć takie wrażenie, że te zmiany traktatów albo są niegroźne, albo wręcz pozytywne, tak mówią zwolennicy tych zmian, a ci, którzy dostrzegają, że większość ludzi w Polsce i wielu innych krajach Europy się im sprzeciwia, mówią, że to nie jest nic takiego, a poza tym to zostało zatrzymane. Otóż nie zostało zatrzymane. Zmienia się taktyka. Zaczynają się pewnego rodzaju wybiegi formalne, tak jak mówił pan minister Szynkowski, Rada do spraw środowiska, być może rady w innych formatach będą się też tym zajmowały. Wszystko po to, żeby było o tym trochę ciszej, ale żeby skutecznie realizować ten plan. My o tym mówimy bardzo głośno i nie przestaniemy o tym mówić, nawet jeżeli będzie nas próbował uciszyć, czy to marszałek Sejmu, czy przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej. 3 tygodnie temu został złożony projekt tej uchwały. 3 tydzień ta uchwała cały czas jest blokowana, a ona cały czas jest niezwykle aktualna, niezwykle potrzebna. Dlatego, że ten projekt oparty na planach nawet nie kilkuletnich, ale kilkudziesięcioletnich, bo one się opierają na dokumencie, który został zacytowany w tej rezolucji na samym początku, nawet przed deklaracją Schumana. Manifest z Ventotene, manifest komunistyczny, włoskiej grupy komunistów, która już właśnie w latach 40. zaczęła te prace. Jak Państwo się wczytacie w ten dokument, tam jest to bardzo dokładnie napisane. Całkowite zniesienie suwerennych państw narodowych, likwidacja sił zbrojnych, zastąpienie ich armią europejską, złamanie autonomii finansowej. To wszystko jest w tym manifestie, który na samym początku tej rezolucji jest zacytowany. Ten plan cały czas jest aktualny, żeby te zmiany wdrożyć. To, że udało nam się dzięki nagłośnieniu tej sprawy doprowadzić do tego, że oni się częściowo przestraszyli, że zmieniła się taktyka, to bardzo dobrze. Ale musimy cały czas o tym głośno mówić i powinien o tym mówić cały polski Sejm. Jeżeli słyszymy ze strony innych polityków, polityków innych opcji, innych partii w polskim Sejmie, że też się temu sprzeciwiają, mamy wątpliwości co do wiarygodności tych wypowiedzi w niektórych przypadkach, ale jeżeli tak w istocie jest, to dążymy do tego, żeby to znalazło odzwierciedlenie również w dokumentach Sejmu. Ja też dołączałem do tych działań jako wiceminister spraw zagranicznych. Odwiedziłem w tym tygodniu 3 stolice państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej już po nas. Chorwacja, Rumunia, Bułgaria. Tam też jest bardzo duże zaniepokojenie tymi zmianami traktatów. Tymi zmianami, które tak naprawdę doprowadziłyby do całkowitego zdominowania Europy przez kilka najsilniejszych państw. Już teraz jest sporo nierówności w Unii Europejskiej. My o tym też mówimy, że ten obecny kształt nie jest idealny, natomiast podkreślamy, że jeżeli jest wola polityczna, jeżeli są skuteczne działania dyplomatyczne, to jesteśmy w stanie jako Unia Europejska być skuteczni. To pokazały także ostatnie lata. Dzięki dużej aktywności dyplomacji naszej, dyplomacji polskiej, także naszych sojuszników, udało nam się doprowadzić do tego, że inne państwa, które wcześniej były bardzo niechętne, niepewne, jeśli chodzi o przeciwstawienie się agresywnej polityce Rosji, albo wręcz chciały budować sojusz z Rosją, że tę politykę przynajmniej na dzisiaj zmieniły. To jeszcze nie jest trwałe, to jeszcze może wymagać, na pewno będzie wymagało dalszej ciężkiej pracy dyplomatycznej. Tak samo jak ciężkiej pracy dyplomatycznej, politycznej wymaga powstrzymania tych groźnych zmian traktatowych. Dlatego kontynuujemy te prace, także jutro będziemy w kolejnych stolicach, będziemy o tym mówili, również będziemy o tym rozmawiać z Korpusem Dyplomatycznym w Warszawie, o tym więcej powie pan minister Mularczyk. Natomiast domagamy się również od polskiego Sejmu, żeby polski Sejm w tej sprawie po prostu nie milczał. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, oprócz wizyt w stolicach europejskich również bardzo aktywnie prowadzimy konsultacje z Korpusem Dyplomatycznym. Ja już odbyłem kilkanaście spotkań w ciągu ostatnich kilku dni. Również w dniu jutrzejszym odbędę 5 spotkań z ambasadorami krajów unijnych i chcę podkreślić, że zdecydowana większość ambasadorów uważa, że tak głębokie, strukturalne zmiany traktatowe powinny być przygotowywane z rozmysłem. One nie mogą być podejmowane w sposób szybki, tym bardziej, że niemal za pół roku mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. W związku z powyższym te zmiany nie mogą być procedowane
gdzieś w tajemnicy przed państwami członkowskimi, nie mogą być forsowane bez wiedzy i bez zaangażowania wszystkich państw unijnych. W zasadzie wszyscy ambasadorowie podkreślają, że dostrzegają tu różnego rodzaju zagrożenia dla kwestii dotyczących suwerenności państw, suwerenności polityk. Zwracamy też wszystkim uwagę na kwestie dotyczące polityki bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony granic, również polityki ekonomicznej. Więc te rozmowy są rozmowami, myślę, bardzo istotnymi, ponieważ na różnych poziomach i na poziomie korpusu dyplomatycznego i na poziomie MSZ-ów poszczególnych krajów, stolic zwracamy uwagę na te wszystkie zagrożenia, które wiążą się z przygotowanym traktatem o zmianach. Trzeba podkreślić, drodzy Państwo, że te zmiany są forsowane głównie przez dwa kraje, przez dwa największe kraje, które uznały, że te traktaty będą służyły w dużej mierze ich interesom. Dlatego musimy uświadomić wszystkie stolice, musimy uświadomić dyplomatów, polityków o tym, jak to jest groźne, niebezpieczne dla krajów unijnych, dla krajów mniejszych, dla krajów średnich, gdzie ta waga ich głosu w przyszłości może niewiele znaczyć przy podejmowaniu kluczowych decyzji z punktu widzenia suwerenności tych krajów. Także, drodzy Państwo, niewątpliwie nasze działania są działaniami niezwykle ofensywnymi. Polska jest dzisiaj krajem, który prowadzi ofensywną dyplomację i uczestniczymy bardzo aktywnie w tej dyskusji unijnej na temat zmian traktatów. Szanowni Państwo, tak jak powiedzieli koledzy ministrowie, w Brukseli, w Unii Europejskiej toczy się praca tak naprawdę nad reformą, bądź też niektórzy powiedzieliby deformą naszej organizacji, naszej Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, której Polska jest przecież aktywnym członkiem, z której płynie bardzo dużo także i korzyści dla Polski. Dlatego też nie możemy dopuścić do tego, aby ten dobry projekt europejski był psuty przez tych, którzy są wiedzeni chęcią dominacji w ramach tejże organizacji. Polska, wchodząc do Unii Europejskiej w 2004 roku, chciała wchodzić do przestrzeni wolności, do przestrzeni, w której będzie można realizować swój interes, także interes narodowy, interes europejski, ale w której głos Polski i Polaków będzie słyszalny. Tymczasem w ramach tych prac prowadzonych w Strasburgu i w Brukseli nasilają się tendencje dominacyjne największych państw europejskich. Przy czym stosowany jest często też pewnego rodzaju moralny szantaż mówiący o tym, że Unia może się rozszerzyć o inne państwa na wschód czy na południe tylko pod warunkiem reformy, która ma zagwarantować kluczowe zdanie w najważniejszych sprawach decyzje największym państwom europejskim. Dziwi, szanowni państwo, że w ramach tej debaty i tych prac polski parlament nie chce zabrać aktywnego stanowiska, nie chce zająć aktywnego stanowiska. O ile rząd polski, minister spraw zagranicznych, panowie wiceministrowie bardzo aktywnie działają na forach dyplomatycznych, o tyle Sejm polski pod wodzą pana marszałka Hołowni zamroził tak naprawdę projekt uchwały, który miał prowadzić do zabrania głosu przez polski Sejm. Przez to tutaj, w sercu polskiej demokracji, powinna toczyć się tak naprawdę pogłębiona debata także i nad przyszłością Unii Europejskiej. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosiliśmy projekt uchwały. Ten projekt został skierowany przez marszałka Hołownię do prac w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, a następnie przez pana przewodniczącego Kobosce zamrożony w ramach tejże pracy. Dziś odbywa się posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej. W porządku obrad niestety nie znalazło się po raz kolejny żaden punkt dotyczący tejże uchwały, dotyczący procedowanych reform traktatów o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ja rozumiem, że sprawy dotyczące agrofagów niekwarantowanych jest bardzo ważna, prawda? Dzisiaj się tym będziemy na Komisji do Spraw Unii Europejskiej zajmować. Niemniej ważne wydaje mi się jednak zajęcie się sprawą także i reformy traktatów.
pan marszałek Hołownia, także i pan przewodniczący Kobosko mówili, że to jest sprawa tak ważna, tak istotna, że konieczne jest powołanie podkomisji w ramach Komisji do Spraw Unii Europejskiej zajmującej się tym tematem. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości nie będziemy się sprzeciwiać tego typu inicjatywom, ale niechże ta podkomisja w końcu zacznie działać. To już jest trzeci tydzień, Sejm miał być miejscem pracy, miejscem aktywności. Jak do tej pory nie doczekaliśmy się nawet umieszczenia tego w porządku obrad, aby podjąć decyzję. My jesteśmy gotowi do pracy. Komisja Spraw Unii Europejskiej kiedyś zbierała się dwu, trzykrotnie nawet w ciągu jednego tygodnia. Póki co spotykamy się raz na tydzień na krótkie spotkania dotyczące, tak jak mówiłem, spraw, chociażby te, które przed chwilką wymieniłem z zakresu Ministerstwa Rolnictwa. Apelujemy tutaj do większości parlamentarnej o konstruktywne podejście i o powagę sytuacji, bowiem te prace, które toczą się w Strasburgu i w Brukseli, one zmieniły nieco swój tor, ale nadal są prowadzone w sposób bardzo, bardzo aktywny. Będą wymagały także i aktywnego stanowiska nie tylko polskiej dyplomacji, ale i polskiego parlamentu. Prosimy o pytania. Ale gdyby pani mogła sprecyzować swoje pytanie. Ja się po poniedziałku spodziewam tego, że będę gościem Rady do Spraw Zagranicznych, gdzie odbywa się spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Więc jeżeli pyta mnie pani o moje obowiązki jako ministra spraw zagranicznych, to tego się spodziewam po poniedziałku. A czy spodziewa się pan, że to może być ostatni też pana dzień urzędowania? Nie, nie spodziewam się. Nie? Czyli spodziewa się pan sukcesu po ekspozycji pod głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu? Pan zapytał, czy spodziewam się, że to będzie ostatni dzień mojego urzędowania. Tego się nie spodziewam. Będę wtedy obecny na Radzie do Spraw Zagranicznych, to po pierwsze. Po drugie, jaka będzie decyzja Sejmu w głosowaniu. Nie wiemy, czy ono będzie miało miejsce w poniedziałek. No, zakładamy, że tak może rzeczywiście być. Poczekajmy, zobaczymy. To Sejm wyrazi swoją większością bądź brakiem większości wotum zaufania, bądź zabraknie tych głosów do wyrażenia wotum zaufania. Poczekajmy spokojnie do poniedziałku. Co wtedy? Ja nie zakładam w tej chwili w wyniku tego głosowania, tylko spokojnie czekam na to głosowanie. Premier podejmował i podejmuje działania, żeby możliwe było zbudowanie takiej większości, co nie jest wyzwaniem łatwym od początku, o tym też premier mówił, że ma świadomość, że jest to wyzwanie arcytrudne. Natomiast dopóki nie ma miejsce głosowanie, dopóty jest szansa na to, że będzie, uda się taką większość zbudować. A jakie to działania podejmuje? Ten dekalog polskich spraw, czy coś jeszcze? To była prezentacja, ale czy była jakieś rozmowy? Rzeczywiście prezentacja dekalogu polskich spraw jako pewnego fundamentu możliwego porozumienia była propozycją. Była propozycją zawierającą elementy programowe różnych formacji, żeby pochylić się nad tym, czy to nie są sprawy, którymi warto się zająć. Tą propozycją są również przedstawiane przez rząd projekty ustaw, a także uchwały, no choćby ten wspomniany, ale to dotyczy nieco innych spraw. Projekty ustaw dotyczą spraw bieżących. Takie projekty ustaw przedstawiamy. Taki fundament wspólny w postaci dekalogu polskich spraw został przedstawiony. No, liczymy na to, że skoro zawiera on elementy bliskie programowo innym formacjom, to że również podejdą te formacje do tych przedstawianych propozycji zawartych w tymże dekalogu, a także ustaw pozytywnie, choć widzimy, że z tym bywa różnie. No, docierają. Ja jestem poza tym, że jestem ministrem spraw zagranicznych, to jestem też posłem w tym parlamencie. Mam zaszczyt pełnić tą funkcję, w związku z tym jestem na sali obrad. Różne głosy są w kuluarach oczywiście. Ja nie powiedziałem żadnej pewności. Ja powiedziałem o tym, że dopóki nie mamy jeszcze do czynienia z głosowaniem, dopóty jego rozstrzygnięcie, jego wynik nie jest tak oczywisty, jak być może jest dla niektórych z Państwa. Ja wolę spokojnie poczekać. Jestem politykiem od ponad 20 lat, wcześniej samorządowcem, od ponad 8 lat parlamentarzystą. Mam pewne doświadczenie w tym zakresie, ale są oczywiście tutaj koledzy ode mnie jeszcze bardziej doświadczeni, no choćby pan poseł Arkadiusz Mularczyk, być może też zechce się z Państwem podzielić swoimi refleksjami. I moje doświadczenie wskazuje, że polityka bywa czasami bardzo zaskakująca. Chciałbym zapytać o to, jak wygląda... Czy są podejmowane cały czas działania w sprawie ewakuacji kolejnej grupy Polaków, ludzi z polskim obywatelstwem ze Strefy Gazy?
kilkanaście dni temu to było spotkanie z tymi ludźmi, pan minister Jabłoński się tym zajmował. Panowie mogą powiedzieć, że to pewnie o szczegółach nie, ale cokolwiek. Czy bliżej, czy cokolwiek się udało w tej sprawie zrobić? Już na to odpowiem na tyle, na ile można, dlatego że to są też informacje objęte klauzulami w niektórym zakresie, w części tych przypadków. A w zasadzie we wszystkich tych przypadkach, których nie udało się dotąd zakończyć, to są decyzje strony izraelskiej. Strona izraelska ma tutaj absolutnie stuprocentową możliwość zablokowania tych wyjazdów w odniesieniu do poszczególnych osób i w pewnych indywidualnych przypadkach mamy taką sytuację, że tej zgody nie uzyskaliśmy, że strona izraelska tej zgody po prostu nie udzieliła. Te osoby, co do których zgoda została udzielona, wszystkie miały możliwość ewakuacji. Też nie wszystkie osoby z tej możliwości skorzystały. Nie będę, szanowni państwo, podawał dokładnych liczb, także dlatego, że krążą różne niesprawdzone informacje pozwalające niestety na identyfikację indywidualną tych osób. My się staramy z uwagi na ochronę ich prywatności podawać tylko tyle informacji, ile to jest absolutnie niezbędne. Zdaję sobie sprawę, że temat jest interesujący, ale też ja z uwagi na kwestie skuteczności i bezpieczeństwa nie wszystko po prostu mogę państwu powiedzieć. Te osoby, co do których strona izraelska wyraziła zgodę na ewakuację, ewakuowały się lub miały taką możliwość, a z niej nie skorzystały. To się działo od 7 października. 9 października przekazaliśmy pierwszą listę ewakuacyjną. Natomiast sama ewakuacja ruszyła dopiero decyzją strony izraelskiej 1 listopada. Następnie z przerwami, bo była wstrzymywana, potem uruchamiana ponownie. Cały czas bardzo wiele państw się zmaga dokładnie z tą samą sytuacją. Obywatele wielu innych państw Unii Europejskiej, nie tylko Unii Europejskiej, cały czas pozostają w Strefie Gazy. Nie wszyscy uzyskali zgodę na ewakuację. Było nawet więcej niż dwie grupy. Te grupy później były mniejsze, czasami były też to pojedyncze osoby. Natomiast proszę też zrozumieć, że my nie będziemy podawać szczegółów logistycznych co do tego, kto jakim transportem idzie, to są kwestie bezpieczeństwa. Cały czas te działania trwają, także rozmawiamy ze stroną izraelską i jesteśmy w kontakcie i siłami dyplomatycznymi, i konsularnymi, i również instytucji bezpieczeństwa, żeby ten proces zakończył się skutecznie tam, gdzie to jest możliwe. Tak. To są pytania do kierownictwa klubu parlamentarnego. My przyszliśmy tutaj do państwa podzielić się planem dotyczącym ważnego elementu reformy traktatów. Proszę pozostawić te pytania na informacje, które podzielą się z państwem członkowie kierownictwa klubu parlamentarnego. My nie należymy do kierownictwa klubu parlamentarnego. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, udajemy się na posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, gdzie będziemy domagać się tego, żeby komisja zajęła się to jest za 3 minuty, tak więc musimy już państwa opuścić. Bardzo dziękujemy. Musimy dojść do drugiego budynku. Dziękujemy.